Dzień dobry, nowy rok, 1 stycznia 2023 roku, nowy rok, nowy ja, można by powiedzieć, aczkolwiek nieprawda, nie do końca nowy, chociaż pewne rzeczy troszkę się zmieniły, przede wszystkim jest dosyć wczesna godzina, ja jestem na nogach, no więc to świadczy krótko o tym, że imprezy wielkiej nie było, a wręcz żadnej. Ale dobra, dzisiaj pewne oznaki tej zmiany jednak tutaj zasygnalizuję, bo będę mówił o zespole, który jeszcze do niedawna kompletnie mi nie podchodził. Ten zespół to Naren Wind, ale od kiedy ten zespół przestał grać metal, to się zmieniło. Jakoś zupełnie inaczej na nich spojrzałem. Oni co prawda oczywiście trudno też mówić, że oni zawsze grali jakiś tam stricte metal czy coś, ale jednak te początki na Naren Wind bazowały na metalu bardzo mocno. Ta estetyka była bardzo metalowa. Natomiast dwa ostatnie materiały, to już jest inna bajka. Ja sobie już poprzednie wszystkie sprawdzałem, zawsze słuchałem tego, ale szybko odkładałem na bok, natomiast te dwa ostatnie naprawdę trafiły do mnie. Dzisiaj będzie o jednym z nich. To już jest, to będzie tak, to będzie czwarty ich pełny album, ten, o którym będę mówił. Naren Wind tworzy dwóch muzyków, Klimor, którego możecie też kojarzyć z FL 1710 i Non Opus Dei oraz Evil, który grywa też w Sauron, znaczy grywał, bo Sauron to chyba już jest czas przeszły. Siedzi aktualnie w Norwegii i udziela się też w innych rzeczach muzycznie. No panowie są dosyć szaleni, jeśli idzie o muzykę, dlatego rzeczy, które tworzą, są z reguły nietuzinkowe. Czasami wręcz awangardowy, ale z drugiej strony jest w nich też dużo klasycznego ducha, bo to już starsze chłopy i wiedzą, znaczy wychowali się na tym, a na czym myśmy się wychowywali, więc trudno, żeby ta klasyka gdzieś w nich nie siedziała i to też zawsze jest widoczne. Początki Naren Wind przecież można się tam doszukać bardzo wielu inspiracji. Bathory, którego wielkim fanatykiem jest Evil. Tak, a my dzisiaj skupimy się na albumie Jest 9 kluczy do Królestwa Cieni. No dzisiaj cienie to akurat rzuca tutaj wszystko, bo słoneczko świeci, jest 1 stycznia, a pogoda jest jak na wiosnę. Około parunastu stopni, ciepła. No, ale my sobie troszkę zejdziemy do mroczniejszych rejonów, bo Jest 9 kluczy do Królestwa Cieni nie jest albumem słonecznym i wesołym. 9 kluczy, 9 kompozycji, w tym cover powszechnie kochanego Kata, Bramy Żądz z albumu Oddech Wymarłych Światów. To jest krążek dziwny, tak powiem, może na początek. Ja też zresztą nie jestem do końca, nie czuję się do końca władny, by go jakoś fachowo, muzycznie zrecenzować, gdyż nie są to moje muzyczne rejony codzienne. Dużo tu jest elektroniki. Ale takiej elektroniki bym powiedział zmieszane jednak z klasycznym instrumentarium. Gdzieś tam to wszystko jest osadzone w jakichś ramach muzycznych. Nie, żebyście nie pomyśleli, że to jakiś industrialny materiał, bo nie. Aczkolwiek ma taki posmak. Czasami są jakieś sample, są, jest trochę elektroniki, perkusja też jest elektroniczna, ale brzmi to fajnie, bo właśnie jest, bo to jest takie dosyć gęste, to jest takie dosyć intensywne i ta elektronika nie jest jakby na pierwszym planie, aczkolwiek nadaje smak całemu materiałowi. Co okazuje się być zaskakująco dobrym zabiegiem. Pewnie też dlatego, że pomimo tego jest tam sporo melodii. Sporo melodii. Każda z kompozycji ma jakiś swój charakterystyczny motyw melodyczny.
Największym dla mnie zaskoczeniem było to, że nawet wokale Klimora tutaj budują tą melodię. On często idzie sobie troszkę bokiem tego albumu. Neville coś tam sobie gra, Klimor coś tam sobie śpiewa. I to wszystko się fajnie zgrywa. Ciekawe jest to, że w ogóle Klimor jednak śpiewa. To jest w ogóle, bo wiecie, no, on różne tam już wokalne rzeczy zrobił. Natomiast tutaj w Naren Wind ja zauważam, że on świetnie się rozwija, jeśli o to idzie. I muszę powiedzieć, że właśnie to też jest jeden z tych elementów, który mnie przekonał do Naren Wind, że Klimor tutaj zaczyna operować coraz gęściej, częściej czystym głosem. To robi fajną robotę, bo ma spoko ten głos. Nie jest żadnym wybitnym śpiewakiem. Nie kryję tego, bo nie jest. Trochę jest zachrypnięty. Ale to też dodaje uroku. I na to zwracam mocno tutaj uwagę, bo to jest fajne. Czasami naprawdę udaje mu się fajną melodię skomponować tym wokalem, dołożyć coś od siebie do całości melodyki, materiału. No i do tego oczywiście dokłada swoje teksty, które no on potrafi pisać. To już mówiłem przy okazji nowego Eiffel. Natomiast no, w Naren Wind ma wspaniałe pole do popisu i mu się to udaje. Naprawdę warto te teksty czytać, zresztą one są zawsze drukowane we wkładce. Są też na Bandcampie dostępne i dobrze, bo to są naprawdę fajne poezje często. A do tego, kiedy dołożymy do tego jeszcze ekspresyjny wokal Tomka, no to nabierają jeszcze większej mocy i jeszcze lepiej się je odbiera. Robią jeszcze większe wrażenie, dlatego tak, koniecznie słuchać tej płyty należy, słuchając też tekstów, a nie tylko muzyki, bo one są tutaj bardzo, bardzo ważną częścią twórczości. Jest 9 kluczy. To album, bym powiedział, zwarty. To album jednorodny dosyć. Nawet ten cover Kata jest do niego dopasowany. To album posępny, mroczny, ale mający w sobie też dużo energii, mający w sobie sporo mistycyzmu, tak za pomocą tekstów, jak i za pomocą muzyki. Mający w sobie sporo mistycyzmu, sporo takiej, bym powiedział, duchowości, ale duchowości raczej nadpsutej. To nie jest na pewno wesoły album, aczkolwiek też nie jest jakiś bardzo smutny, bo te kompozycje są w miarę szybkie. Te kompozycje są, tak jak już mówiłem, dosyć energetyczne. Więc to nie jest tak, że siądziecie przy nim i będziecie podcinać żyły. Ale na pewno nie niesie on jakiegoś super optymistycznego i pozytywnego przesłania. Tego bym nie oczekiwał. Ale z drugiej strony jest bardzo osobisty momentami, więc ja na przykład przy kilku kawałkach, no tak jakbym słuchał o sobie albo widział siebie. Listy z ziemi to jest piękny utwór, tutaj to po prostu jest mistrzostwo, według mnie faworyt, dla mnie faworyt z tego albumu. Pięknie skomponowana kompozycja, no super, brawo, skomponowana kompozycja, no ale wiecie, świetny tekst, naprawdę świetny. Bardzo ekspresyjnie zaśpiewany i na mnie ten utwór robi ogromne wrażenie. Polecam go, nawet jeśli nie wiem, nie siądzie wam cały album albo pierwszy numer albo coś, to posłuchajcie Listów z ziemi, bo są świetne. No i co, tak podsumowując, no tak jak już mówiłem, to nie jest metal, więc na to się przygotujcie. Tu oczywiście są pewne bazy, pewne podstawy, pewne jakieś smaczki. No bo tego trudno uniknąć. Nie ma się więc co dziwić, że skoro twórcy tego albumu są starymi metalowcami, ale tak jak mówię, on, ten album metalowy jest tylko i wyłącznie może gdzieś tam w swoich korzeniach, w swoich podstawach, ale to wszystko, co jest na wierzchu, metalowe nie jest. Ale to wcale nie jest źle. Mi się to bardzo podoba i jeśli w takim kierunku będzie szedł na Naren Wind, a wiem, że będzie, bo słuchałem też już kolejnego materiału, o którym też będę kiedyś mówił. To bardzo mi się to podoba i jestem zwolennikiem i dołączyłem do grona fanów,
To jest pewne. Okładka jest bardzo ładna. To jest też fajne, bo ta okładka może wielu zwieść. Bo jest, bym powiedział, bardzo black metalowa. Taka. O, nie wiem, czy tam coś widzicie. Słoneczko świeci jak fix. Ale chyba coś widać. Piękna okładeczka. No. Więc zachęcam do poznania na Renwind. Bardzo fajny projekt, bardzo ciekawy, bardzo oryginalny. To w zasadzie tyle. Trzymajcie się, do następnego.